Nowa stacja ładująca dla kontrolerów do Xboxa od firmy Razer kosztuje prawie 300 zł i co prawda jest dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. W tym jest również edycja specjalna dla kontrolera na 20-lecie Xboxa, a także kontrolera Forza Horizon 5. Ale to nie zmienia faktu, że w cenie nowego kontrolera mamy stację ładującą, co jest nieopłacalne. Szczególnie, że za ponad 100 zł można kupić stację ładującą dla dwóch kontrolerów. Albo kupić zestaw Play and Charge od Microsoftu. Albo najlepsze rozwiązanie moim zdaniem kupić akumulatorki i po prostu je ładować, wymieniać. Ja osobiście kupiłem tę stację ładującą w kolorze białym na Amazonie na wyprzedaży magazynowej za lekko ponad 45 euro, co wtedy przy tamtejszym kursie euro dało kwotę ponad 200 zł. I zawsze mogło być gorzej, szczególnie jeśli spojrzymy na to, że Razer wypuścił również stacje ładujące dla kontrolerów DualSense dla PlayStation 5, które na polskim rynku zostały wycenione na cenę ponad 300 zł. O ile mnie pamięć nie myli, w euro kosztuje tyle samo, ile ta stacja ładująca dla Xboxa. I dla przypomnienia, możemy kupić oficjalną stację ładującą dla DualSense'ów za 140 zł. Na dwa kontrolery. Ale mniejsza z tym, wyprzedaż magazynowa Amazona, stan idealny. W opisie było napisane, że stan idealny zostanie dostarczony w oryginalnym pudełku, które zostanie uszkodzone. Gdzie jest to uszkodzenie? Jeśli spojrzymy z tyłu, to możemy je znaleźć, ale nie wiem, czy to było celowe, czy po prostu jakiś Hans kupił, otworzył i zwrócił i przy okazji nie umiał dobrze otworzyć pudełka i je uszkodził. Na to nigdy chyba nie poznamy odpowiedzi. Bardziej mnie interesuje, co jest w środku, jaki jest stan faktyczny. No i też na pudełku możemy zobaczyć, jaki to jest wariant, czyli biały dla białego kontrolera. Z boku mamy informację, że jest to uniwersalna stacja do szybkiego ładowania. Uniwersalna, bo co prawda na pudełku mamy najnowszy kontroler Xbox Series, ale jest również kompatybilna z kontrolerami Xbox One. Z tyłu mamy informację, że mamy szybkie ładowanie, uniwersalną kompatybilność, a także system magnetycznego kontaktu. No i też ta stacja ładująca ma złącze USB typu C, więc tutaj możemy je sobie podłączyć bezpośrednio do naszego Xboxa, albo do jakiejś ładowarki i po skończonej grze możemy sobie podładować nasz kontroler. Bo osobiście mam już dość tych akumulatorków od Microsoftu, których mam kilka i po kilku latach niestety wydajność spadła. No i męczące jest, że co 20-25 godzin trzeba ładować kontroler. I co mamy w środku? Mamy oczywiście naszą stację ładującą, mamy baterię, którą możemy wielokrotnie ładować, informacje ważne na temat tego produktu, mamy osłonę dla kontrolerów Xbox Series, a także osłonę dla kontrolerów Xbox One. I dodatkowo mamy również kabel USB typu C do USB-A, kompatybilność Xbox One, Xbox Series, a także Xbox One Elite seria pierwsza. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak otworzyć to pudełko i przekonać się, czy to był opłacalny zakup. Dobra. Okej. Okej, na początku mamy instrukcja obsługi, naklejka Razera. O, tutaj bez kitu chyba nikogo nie było. Mamy pierwszą osłonkę, drugą osłonkę, akumulator, który prawdopodobnie powinien być w folii, ale nie jest, więc pewnie ktoś tutaj był. Kabel USB-A na USB-C, trochę długi, niestety nie jest w oplocie, a szkoda, ale mam też swoje kable, więc się nie przejmuję. No i tutaj mamy naszą stację ładującą. Voila, tak się ona prezentuje. Podstawka ma tutaj antypoślizgowe, coś tam, dzięki czemu nie będzie nam się przesuwała. Okej, działa. Jak mówiłem, złącze USB typu C i również mamy kontrolkę, która będzie wskazywała nam to, czy ładuje, czy naładowała się. Okej, jeszcze spojrzałem na szybko do instrukcji, żeby wiedzieć, która osłona jest do czego. I ta osłona, gdzie mamy aby jeden ząbek, jest przeznaczona dla kontrolerów Xbox One. Natomiast ta, gdzie mamy trzy ząbki, jest przeznaczona dla kontrolerów Xbox Series. Okej, czyli bierzemy nasz kontroler, wymieniamy stary baterię, akumulator, umiejscawiamy nowy akumulator. No przecież wkładam dobrze. Okej, wszedł. I następnie bierzemy sobie... A może ktoś tu był? Może ktoś tu już był przede mną? No ale kij. Bierzemy sobie to.
And voila! Następnie... Wow, i to jest magnet... Wow, to fajnie działa, bo... Jeśli ktoś ma kontroler Xbox Elite, seria druga, wie o co chodzi z tymi ząbkami, to jest bardzo fajne. I czuję, że jest również magnes, który przybliża nasz kontroler, a także pozwala nam go lepiej umiejscowić, aby był lepszy kontakt. Żebyśmy nie mieli nigdy problemu z ładowaniem naszego kontrolera. Okej, kiedy już podłączymy naszą stację do naszego Xboxa i umiejscowimy nasz kontroler, to zaświeci się kontrolka stanu i będzie świeciła ona na pomarańczowo, co sygnalizuje to, że nasz kontroler się ładuje. I to nie powoduje, że nasz Xbox się uruchamia, tak jak jest to w przypadku kabla Play and Charge, bo już kilka razy sprawdzałem, jeśli Xbox jest włączony, podłączę kabel, to konsola się uruchamia. I zgodnie z informacją w instrukcji, kiedy ta kontrolka zmieni się na kolor biały, oznacza to, że akumulator został w pełni naładowany. Na plus to to, że ta stacja ładująca jest kompatybilna z kontrolerami Xbox Series, a także Xbox One. Na minus, że mamy tylko jeden akumulator, więc jeśli chcielibyśmy ładować dwa kontrolery, jesteśmy w dupie. Do tego też trzeba dodać cenę, która no mimo wszystko jest dosyć wysoka, bo za to możemy sobie kupić drugi kontroler. I sytuacji nie ratuje to, że jest to produkt licencjonowany, a nie tym bardziej, że jest to produkt firmy Razer. Szczególnie, że za mniejsze pieniądze możemy kupić stację ładującą na dwa kontrolery. Ale z drugiej strony to była wyprzedaż na Amazonie, więc częściowo to był opłacalny zakup. Tak więc to był unboxing, a także szybka prezentacja stacji ładującej dla kontrolerów Xbox One, a także Xbox Series od Razera w kolorze białym, prosto z wyprzedaży na Amazonie. Jeśli podobał się sobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.